Kochani, witam Was bardzo serdecznie w 18 vlogmasie na moim kanale. Wracam sobie właśnie do domu, bo kończyłam dzisiaj o 12:15, a to dlatego, że po prostu nie miałam historii, z czego się naprawdę bardzo, bardzo cieszę. I kończyłam fizyką i kończyłam o 12:15. Teraz jest 12:30 i ja idę powoli do domu. Jutro mam wigilię klasową, więc z racji z tego każdy z mojej klasy musiał coś zrobić, jakąś sałatkę, przynieść jakieś talerzyki, kubki, jakieś ciasta porobić i wiecie, pierogi. I właśnie ja robię albo bułeczki cynamonowe, albo ciasto marchewkowe, jeszcze nie jestem przekonana, które mam zrobić. Wszyscy mi mówią, że mam zrobić te bułeczki cynamonowe. Tyle, że nie wiem, czy zrobić z cynamonem, czy na przykład z marmoladą i z jabłkami, albo z czymś innym, nie wiem. I pewnie pójdę do sklepu, po składniki podrożdżę, jeśli się zdecyduję na te bułeczki cynamonowe. No, także dochodzę już do domu, otworzymy sobie kalendarz adwentowy i widzimy się, jak zjem obiad w sumie. No, także do zobaczenia. Może w takiej innej kolejności niż zazwyczaj i zaczniemy sobie od kalendarzy kosmetycznych. Tutaj mam dwie mandarynki, które za chwilę będę zajadać. A teraz otwieramy kalendarze adwentowe i dzisiaj mamy 18. Tutaj był 17 wczorajszy. Była ta kosmetyczka bodajże. A 18 mamy, nie widzę 18, pewnie jest jakaś mała. O, tu jest 18. O, mamy coś takiego małego. O, mamy tutaj odżywkę do włosów, więc bardzo, bardzo fajnie. Taka mini pojemność, ale to jest chyba 50 ml. Nie, 30 ml, ale bardzo, bardzo fajnie. Stwierdziłam, że będę tak otwierać, wiecie, na leżąco, bo jest mi to jakby o wiele łatwiej. Mamy tutaj numer 18. Najgorzej, bo rozdarłam opakowanie, a ten kalendarz mógłby być jeszcze na za rok. Mogłabym zrobić jakiś kalendarz w tym kalendarzu. Wiecie, co było w takim okienku? Taka mini penseta. Więc, no, czy to jest fajne w tym kalendarzu, czy nie, nie wiem, ale bardziej by się przydał do tego kalendarza spa. W sensie ta penseta. Bardzo lekkie są już te kalendarze. Mamy dzisiaj jakąś taką herbatę pomarańczową. I jest to, o kurczę, jest to 100% naturalna herbata z hibiskusa i pomarańczy. Ja tak uwielbiam hibiskusa, szczególnie w Starbucksie, bo tylko w Starbucksie piłam hibiskusa. Ale po prostu tak uwielbiam hibiskusa, chociaż pewnie pomarańcza będzie przebijać to wszystko, ale w każdym razie za chwilę lecę sobie ją zrobić, bo po prostu kocham hibiskusa i mam nadzieję, że będzie przepyszna. Teraz może na szybko Milka. I mamy taki but. Teraz ten kalendarz słodyczowy. Mamy tutaj 18. I jestem bardzo ciekawa. On też się tak strasznie rozwala. Ale jestem ciekawa, co się będzie. O, mamy dzisiaj kolejnego lizaka z firmy Chupa Chups. Ale tym razem mamy lizaka o smaku Coca-Coli, więc bardzo, bardzo fajnie. Jeszcze tamtego nie zjadłam, ale wiem, jak smakują lizaki Chupa Chups, więc na pewno sobie zjem. I jeszcze to są takie mini, więc bardzo, bardzo fajnie. Został nam jeszcze Kinder i Lind, ale może na samym początku będzie Lind. I mamy tu 18. I mamy tą taką niebieską kulkę. 18 w kalendarzu z Kinder jest tutaj. I mamy zwykłą kinderkę. I tak się prezentują dzisiejsze rzeczy z kalendarzy adwentowych. Powiem Wam, że moim ulubieńcem dzisiaj jest ta herbata oczywiście. Myślę, że ta odżywka oraz ten lizak. Wiem, że mnie nie widać, jest bardzo słaba jakość, ale chciałam Wam powiedzieć, że wracam właśnie sobie ze sklepu, bo musiałam iść po mąkę, bo robię bułeczki cynamonowe na jutro na wigilię klasową i zabrakło mi mąki,
No i musiałam iść, mamy godzinę po 18, jak widzicie, jest bardzo, bardzo ciemno. Ale mąkę już mam, więc lecę do domu kończyć robić te bułeczki cynamonowe, bo za chwilę będziemy rozkładać choinkę. Więc muszę lecieć. No, także może wam coś pokażę z tego rozkładania choinki. W sensie ubierania choinki właściwie, bo rozkładać to ja nie będę jej, ale no wiecie. Mamy godzinę aktualnie 21 chyba 16. Ja zrobiłam bułeczki cynamonowe na jutro na wigilię klasową. Teraz jeszcze muszę spakować prezent dla Julii na jutro i myślę, że wam pokażę, co jest tym prezentem, bo wstawię tego vlogmasa jutro, więc jutro już będzie po wigilii klasowej, więc mogę wam już pokazać. Więc tak prezentuje się ta oto torebka. Zobaczcie, jest taka z Mikołajem, taka mega świąteczna, z taką choinką. I z drugiej strony jest taka sama. A w niej znajdują się taki zestaw z takimi Mikołajami. Wiecie, tak świątecznie typowo. Chciałam, żeby było. Następnie takie mini Snickersy. Jeszcze jutro na pewno dorzucę coś słodkiego, bo jeszcze kupię w sklepie coś słodkiego.